Pewnego dnia mała dziewczynka obserwowała swoją mamę, kiedy ta przygotowywała pieczeń. W pewnym momencie zauważyła, że mama odcięła kawałek pieczeni, zanim włożyła ją do brytwanki do piekarnika. I zapytała ją: mamo, dlaczego odcięłaś ten kawałek? Mama powiedziała: szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego tak zrobiłam, ale moja mama zawsze tak robiła. Pewnie miała jakiś dobry powód. Ciekawska dziewczynka postanowiła, że przy następnej okazji zapyta babci. Kiedy zdarzyła się taka okazja, pyta: babciu, mama odcina zawsze kawałek pieczeni przed włożeniem jej do brytwanki do piekarnika. Mówiła, że ty tak zawsze robiłaś. Dlaczego? Babcia powiedziała: no szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego tak robię, ale moja mama zawsze tak robiła. Pewnie miała jakiś dobry powód. Po kilku tygodniach mała dziewczynka miała okazję odwiedzić swoją 90-letnią prababcię. Zapytała ją wtedy: babciu, mama i babcia zawsze, kiedy przygotowują pieczeń, odcinają jej kawałek przed włożeniem do brytwanki do piekarnika. Mówiły, że ty też zawsze tak robiłaś, ale nie wiedziały dlaczego. Babcia wtedy powiedziała tak: naprawdę? One ciągle tak robią? Ja odcinałam kawałek pieczeni tylko dlatego, że nie mieściła mi się do brytwanki. A, jesteście! Kurczę, przyłapaliście mnie, jak oglądam sobie chrześcijańską telewizję internetową. A wy tu już gotowi, prawda? Akces stygnie. Także szybciutko wracamy do akcesa. Super, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No i mamy akcesik, prawda? Tadadam. No i co? Teraz czas na pytania już troszeczkę bardziej podchwytliwe. Na razie było prosto, prawda? Mamy oceny. Na tym zakończyliśmy poprzedni odcinek. Mamy oceny, które są piątkami lub trójeczkami. A w ogóle mogę to wywalić, prawda? Super, uruchom. Mam wszystkie oceny. A teraz ja bym chciał policzyć, tak chytrze, dyrektor mówi: stary, policz mi średnią wszystkich ocen każdego dnia. Albo policz mi, ile było ocen każdego dnia. No i tu muszę zastosować grupowanie. Żeby coś policzyć, co było na przykład danego dnia, to muszę wszystkie oceny z jednego dnia wrzucić do jednego wora, wszystkie oceny z drugiego dnia do drugiego wora, do trzeciego wora z trzeciego dnia i każdy z nich ma być w osobnym pudełeczku, w osobnym wierszu. Ale nie mogę wtedy już widzieć tych ocen, ale mogę je policzyć, ile ich tam było, albo powiedzieć, jaka była ich suma. No, w przypadku ocen to nie ma głębszego znaczenia. Jaka była ich średnia? No więc, jak to zapisać? Otóż muszę, tak jak powiedziałem, zgrupować. Czyli select oceny data, oceny ocena z oceny, czyli grupując według, po angielsku group by. Według czego? Według daty, tak? Bo chcemy każdą datę wrzucić do jednego wora. No i próbuję wykonać taką kwerendę i sorry, błąd. Kwerenda nie zawiera podanego wyrażenia ocena jako elementu funkcji agregującej, czyli on wręcz podpowiada, że my tej oceny nie możemy wyświetlić, no bo w danego dnia tych ocen było na przykład 5, a jak on ma w jednym wierszu wyświetlić 5 ocen? Musimy tutaj dać funkcję agregującą. No i takie trzy podstawowe funkcje to jest właśnie suma, średnia i policz ile. No więc średnia i mam policzoną średnią. Zaraz wrócę do tego zapytania, jeżeli tam nie zdążyliście się przyjrzeć, co tam napisałem. Mam średnią, która oczywiście nie zawsze mi się mieści, bo czasami ta średnia jest bardziej okrągła, czasami taka no jakby troszeczkę mniej skończona, bardziej okresowa, ale jest, średnia jest, za chwilę będziemy robić do dwóch miejsc po przecinku, nic się nie martwcie. Średnia, czyli po angielsku average, w skrócie AVG, czyli average z oceny. I teraz te wszystkie oceny, które trafiły do jednej grupy, już nie mogą być wyświetlone, bo to już jest grupa. Więc grupa jest jako jeden wiersz wyświetlona. Ale możemy wewnątrz grupy kazać im się szybko uśrednić i będziemy mieli. Więc jeszcze raz pokazuję wynik. Mamy grupę datami. Daty się już nie powtarzają. Poprzednio się powtarzały, teraz się nie powtarzają. I w tym momencie mamy to zapytanie
dla średnich. U góry jest expression 1001, bo tak sobie to domyślnie access nazwał. Chciałbym, żeby tam było napisane średnia. Czyli piszę sobie as, czyli jako, to jest po tym przecinku, czyli to cały czas dotyczy od średniej. Czyli as, czyli tą średnią wyliczoną, jako średnia, bez polskich znaków piszę, żeby tu nie wzbudzić jakichś kłopotów w akcesie, uruchom i mam kolumnę średnia, no już zapomniał o szerokości, teraz bo ją sobie nazwał średnia. I mam średnią policzoną. A ile było ocen, powie dyrektor danego dnia? No to proszę bardzo, ile, czyli policz, count. Count, czyli policz mi te oceny. Nie zrób średniej, tylko policz, ile ich było. I jako, ile ocen, zrobię sobie tak nazwę. Bez spacji, bo te spacje go tu będą dezorientować. I w ten sposób wiem, że 8 września średnia wszystkich ocen w naszej szkole wynosiła 3,75 i było tych ocen 4. 9 września była jedna ocena, no akurat piątka, tu się można domyślić po średniej. 10 września dalej jedna ocena, tym razem trójeczka, ale 11 września już były 3 oceny, które dają w sumie średnią 3,333333, no bo jest nie dokładnie. No właśnie. No i teraz dyrektor mówi, stary, no weź, co żeś mi tu przyniósł? Średnia ocen 3,333, no to jeszcze jakoś widzę, że to jest 3,3, nie? Ale średnia ocen 3,5,2,8,7, 3,5,6, 3,2,1,8,4, no, nie? No. No więc, żeby nie powiedział, że się tam z czymś na głowy pozamieniałem, będę chciał to zaokrąglić. Na przykład do dwóch miejsc po przecinku. Do zaokrąglania po angielsku służy funkcja round. Round, czyli zaokrągli. No i zobaczmy, jak działa taki round. Zrobimy sobie osobną kolumnę na razie, pokazowo, czyli przecinek. No i teraz przykład 3,10, bo to oczywiście po amerykańsku, chyba że mi przyjmie po polsku, zobaczymy. Tak, nie przyjmie, bo teraz mam mieć przecinek i ile miejsc po przecinku. Uruchamiam taką kwerendę. No i prawda, mam 3,23 wszędzie. No, dlaczego wszędzie? Dlatego, że jeszcze zupełnie nie korzystam ze średniej. Ja sobie wpisałem 3, 2, 4, 5, 5, 5 do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli dam sobie do trzech miejsc po przecinku, no to mam do trzech miejsc po przecinku. Niespodzianka, prawda? No dobrze, ale ja nie chcę, żeby zaokrąglał mi na stałe jedną liczbę. Tak? Chciałbym, żeby on mi zaokrąglał na stałe tutaj tą liczbę, którą wyliczy ze średniej. Czyli to coś, co liczy średnią, wrzucę w to miejsce. Ta-dam! No i proszę bardzo, 3,75 zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, 3,75 do trzech miejsc. 3,75, ale 3,333 to już jest 3,333. 300,602 już jest 300,602. Już mamy zaokrąglone do trzech miejsc po przecinku. No do trzech, dlatego że pokazowo zrobiłem do trzech, ale oczywiście tutaj mogę sobie zrobić też do dwóch miejsc po przecinku. I mamy pięknie zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Tylko niepotrzebnie widzę tą średnią niezaokrągloną i tą średnią zaokrągloną. Specjalnie tak to napisałem, żebyście widzieli różnicę. Ale oczywiście w moim przypadku dyrektor nie chce widzieć tej średniej niezaokrąglonej. Czyli tak naprawdę te moje zaokrąglenie wrzucę w to miejsce, a stąd je wyrzucę. Uruchom. Jest. Jest. Średnia do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglona. Ile ocen? Mam zliczone oceny. No to już potem było tych ocen dosyć sporo. No 13 195 ocen wystawiono w tym roku. Dobrze, czyli mamy już kwerendę, która liczy nam dla grupy funkcje agregujące. I to jest bardzo ważne, żeby umieć dobrze grupować i zapanować nad tym, że grupa musi zawierać te rzeczy, które się powtarzają, czyli powtarza się data i tą rzecz mogę wyświetlić. A to, co się nie powtarza, czyli oceny, które w tej grupie są różne dla tej daty, nie mogę ich wyświetlić. Ja mogę na nich wykonać funkcję agregującą, taką jak średnia, average, suma, czyli sum i count, czyli policz, ile ich jest. A jeżeli ja sobie przełączę na widok ten projektu, to Access mi tutaj zaproponował policz właśnie po polsku.
Ale uczmy się tego słownictwa count, które mówi mu policz właśnie w ten sposób. Możecie się spotkać z tym, że zamiast count coś tam, będziecie mieli gwiazdeczkę w środku. Dlatego, że w przypadku średniej, to jest ważne, czy to jest średnia z ocen, czy średnia z dat. No, średnia z dat nie ma głębszego sensu prawdopodobnie, prawda? Więc średnia musi być podana z ocen. Ale akces nie wie, że średnia z dat nie ma sensu. A jeżeli poza oceną będzie jeszcze na przykład, nie wiem, kwota wpłaty, no to on musi wiedzieć, czy ma powiedzieć średnią wpłatę, czy średnią ocenę. Więc tutaj przy średniej trzeba podać mu, co ma liczyć średnio. Natomiast w przypadku policz ile, no to nieważne, czy policzy ile było dat wewnątrz grupy, czy ocen wewnątrz grupy, no mogę napisać policz dowolne coś, bo i dat, i ocen, i tego wszystkiego jest tyle samo. Ważne, ile było tych pozycji w grupie na dany dzień. No więc ten sposób z gwiazdeczką również zadziała i mam troszeczkę mniej pisania. Ale jeżeli napiszecie z polem w środku, to jest jak najbardziej spoko i jak najbardziej też zadziałało przed chwilą. No i teraz dochodzimy do kolejnego etapu, czyli nałożymy dla każdej grupy jakieś ograniczenie. Tak? Do tej pory nakładaliśmy ograniczenie where na całość. A teraz chciałbym widzieć tylko te grupy, dla których powiedzmy średnia jest niższa niż 3. Tak? Bo dyrektor każe mi, pokaż mi w jakich dniach było gorzej niż 3. W jakich dniach uczniowie dostawali złe oceny? No więc nie mogę dać sobie where średnia równa się 3, bo średnia jest liczona dopiero jak jest grupa. Czyli po grupie, po zgrupowaniu mogę dopiero dać warunek, jaki ocena średnia, przepraszam, mniejsza niż 3. No więc jak ten warunek zadać? Having. Czyli mając, tak tłumacząc koślawo, czy mające, bo to do grupy się oznacza. Tak? Czyli wybierz oceny, data, ble, 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 z tabeli ocena, grupuj według daty, mając na uwadze, twórz grupę według daty, grupę mającą i tu warunek. Mającą to, że średnia jest mniejsza niż 3. I uwaga, tadadam, nie zadziała. Pomimo, że tutaj nazwałem średnia, to akces nie potrafi sobie z tego skorzystać. No więc niestety mozolnie muszę, prawda, sobie kopiuj i wklej. Ach, te problemy pierwszego świata. Aha, nie ma nigdzie średniej mniejszej od 3. No to dobrze, dobrze się uczą nasi uczniowie. Czyli średnia mniejsza od 3 nie występuje. Natomiast średnia mniejsza od 4 tak już występuje, czyli możemy znaleźć, nie było tu nigdzie średniej faktycznie mniejsze od 3. A więc dałem się troszeczkę tutaj nabrać i na początku wychodziło pusto, ale pusty wynik to też wynik, natomiast warto sprawdzić, czy to na pewno nie jest pomyłka. Także średnia, która jest tutaj, jest mniejsza od 3, od 3, od 4, przepraszam, bo nie ma średniej mniejszej od 3 w naszej szkole. No więc takie zestawienie dyrektorowi średnich mniejszych od 4 przedstawiłem. Bardzo ważne, żeby nie mylić where z having. Having dotyczy grupy, czyli grupa mająca jakiś tam warunek. No to teraz chciałbym, żeby... No może kurczę, zrobię kopię tej kwerendy, bo tak sobie zmieniam, zapominam robić te kopie. Wy sobie oczywiście róbcie kopie. Oceny podstawowe, kopiuj, wklej. Kopia oceny, zapytanie o średnie mniejsze niż 4. Ok, dobra. Czyli tak, oceny podstawowe już mam skopiowane na przyszłość. Tak, czyli mamy teraz średnie, ile ocen, jakie oceny. No i w następnych odcinkach przejdziemy do bardziej złożonych zapytań. Połączymy średnie oceny z uczniami. No bo sorry, ale na razie nie wiemy cały czas, kto te oceny dostał. No dyrektor ma jakąś tam statystykę, prawda? Ile było takich rzeczy, ile było takich, ile było takich. Ale jeszcze właśnie w tym odcinku, tak mi przyszło do głowy, możemy zrobić właśnie sytuację, kiedy chcemy policzyć, ile było jedynek danego dnia.
No więc proszę, SQL. I teraz wyrzucam tą średnią. Uruchamiam, czyli mamy średnie, ile ocen. A ja bym chciał o co innego zapytać. Ja bym chciał zapytać o to, ile było jedynek danego dnia. Czyli ja muszę, owszem, grupować to według dnia. No, mogę tą średnią zostawić, a średnia dla jedynek nie będzie miała sensu. Ale zanim zgrupuję, dam frazę where. I w tym momencie widzimy tylko te dni, gdy były jedynki. Co prawda średnia jest zawsze jeden, no bo średnia z tych dni, gdzie były jedynki, widzimy w ogóle tylko jedynki, średnia z jedynek. Znaczy ta średnia tu przestaje mieć sens. Ale ile ocen? Tu była jedna jedynka, tu było 6 jedynek, tu były 4 jedynki. Tak? Czyli w przeciwieństwie do having, zadałem pytanie o całość, zanim jeszcze zostało to zgrupowane według daty. No bo po zgrupowaniu według daty to mogę dać having coś dla grupy, nie? Czyli że jakaś funkcja agregująca w grupie jest taka czy inna. Mamy frazę where, która nakłada warunek na całą tabelę przed grupowaniem. Czyli w ogóle mamy tylko w efekcie same jedynki w tej tabeli. I dopiero potem grupujemy według daty, zliczamy, no i obliczamy średnią, a to już nie ma sensu. I teraz dyrektor mówi, znajdź mi te dni, kiedy twoja ilość ocen jedynek jest większa niż na przykład 3. Albo większa niż 5 jedynek dziennie, to znaczy, że to są jakieś dni gorsze dla uczniów. Chciałbym takie zestawienie. No więc teraz przechodzimy do naszego zapytania. I co? Oceny są jedynka, grupa z daty, ale grupa mająca co? Mająca średnią mniejszą niż, nie, sorry, nie średnią, mająca ile ocen większe, czy ile tych jedynek w zasadzie, tu mógłbym zmienić na ile jedynek ma być większe niż na przykład 5. No i w ten sposób oczywiście nie zadziała, bo akces nie potrafi sobie te ile jedynek tutaj zassać, więc muszę tutaj zrobić tego counta, kopiuj, wklej. Ale no, to jest jakiś taki niedorozwój akcesa, że on tego nie potrafi zassać. I teraz mamy tylko te dni, kiedy jedynek było więcej niż 5. No więc widać 6 i tak dalej. Także tyle, jeżeli chodzi o frazę group i frazę having. One ze sobą w parze siedzą. Grupuj, utwórz grupę, może tak byłoby po polsku, utwórz grupę według daty, mającą tą grupę ilość w środku w sobie większy niż 5. A ponieważ wcześniej było to ocena równa się 1, no to mamy taką, która ma więcej niż 5 jedynek. Jeżeli tu będzie 5 piątek, no to pokazujemy dni, w których było więcej niż 5 piątek. Jeżeli chcę mieć w ogóle dni, w którym było więcej ocen niż 5, no to mogę wyrzucić cały ten warunek where i wtedy jest grupa według daty i taka, która ma więcej niż 5 ocen jako takich. Więc wszystko zależy od tego, jakie chcę zadać pytanie, jakie chcę zrobić zestawienie. I zawsze to zapytanie ma właśnie tę kolejność i te elementy. Najpierw wybierz, jakie kolumny. No tutaj jakby wyprzedzamy, bo teoretycznie powinniśmy zacząć od tego, z czego wybieramy, potem dopiero jakie kolumny. No ale tak to zapytanie SQL jest skonstruowane, że najpierw mówimy mu co, żeby wiedział, że select, że chcemy wybierać, a nie chcemy na przykład dodawać. Do dodawania jest inne polecenie w SQL-u, insert. Więc to select z przodu mówi mu wybierz, a nie wstaw, a nie zmień na przykład, albo usuń. Tak? Gdybym chciał coś usunąć, to użył delete. Bardzo podobnie jak select zresztą, czyli to nie ma sensu grupa wtedy i tak dalej, ale delete, coś tam from oceny i jakiś warunek, nie? Co mamy usunąć. Usunąć przez wszystkie jedynki, czyli delete from oceny, where ocena równa się 1. Więc on musi na początku wiedzieć, czy ma być select, czy ma być delete, czy ma być insert, czy update. No, więc skoro mówimy już select, to potem mówimy już po kolei z tabeli takiej, gdzie dla tej tabeli dajemy taki warunek, wszystko inne wyrzuć, grupuj według czegoś tam i potem jest grupa mająca
takie, a nie inne warunki. No i oczywiście jeszcze się pojawiało do tej pory porządkowanie po średniej. Tak? Czyli znowu nie mogę użyć tutaj niestety średnia, a powinienem móc. To jest jakiś problem w akcesie, że nie działa. I teraz mam według... Aha, nie, średnia według średniej nie, bo średnia tu jest, średnia są same jedynki. Co jagodą? Według ilości, tak? Według ilości jedynek, nie według dat, tylko chcemy według ilości jedynek. A dobrze, bo jest rosnąco. Czyli 6 jedynek, 7 jedynek, 13 jedynek. No to samo się prosi, żeby aż było w drugą stronę, czyli od descending malejąco. No i to znaczy, 13 jedynek było 11 listopada. No fajne święto mieli, prawda? Niepodległość dla jedynek. Potem 12 jedynek 14 października, na Dzień Nauczyciela dostali dużo, Dzień Edukacji Narodowej, przepraszam. Potem 2 grudnia 10, 20 listopada 10 i potem coraz mniej jedynek według ilości jedynek, a nie według dat, to mam teraz ustawione. Także pojawiło się nowe, że porządku i porządkowanie zawsze na końcu. Jak już wszystko mam, to mogę sobie to porządkować, a nie przedtem, zanim jeszcze coś tam z tym zrobię. Także jak mam wszystko, to porządkuję albo normalnie rosnąco, albo descending malejąco i wtedy jest tak. No to co? Klikamy kciuk w górę, klikamy prenumeruj, subskrybuj i czekamy na następny odcinek. Już pewnie nie dzisiaj, ale będzie. Do zobaczenia. Cześć!